Cześć wszystkim, znowu Point 7 na przeciąg Amayui Castlemaestra. Dobra, dobudowałem tutaj kilka garden, ogródków, będziemy mieli dodatkowy bonus. Weźmy się za upgrade'y, pofarmiłem trochę rzeczy. Co chcemy zaupgrade'ować? Mithril Hammer. Stać nas. Momencik, po kolei. Armor chcemy zaupgrade'ować. Da nam to sporo do wytrzymałości. Po drugie, shield. Zróbmy z 5. Dobra. Tego nie możemy zaupgrade'ować. Tego to już jest, to jeszcze młot na maksa. Da nam to trochę więcej siły na tym młocie. Tak, to chyba będzie póki co najlepszy młot. Ma trochę mniejsze szanse trafienia i nie ma charge strike. Ale zobaczymy. Dobra. Elfin Bow. Niestety wymaga kamieni pioruna. To dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o upgrade'y. Jesteśmy w pełni napakowani i gotowi na to, co tutaj się znajduje. Poznajecie ten głos? Zdania na ten temat są podzielone. Ta, z pewnością zrozumieją to, jakim to wytłumaczymy. Tak, brak planu to najlepszy plan. オッケー。ドラゾレピ。しかし、カグリ三島各所。この状況で遺跡を動かされてはどうなるか。わしめちきひばいたくにべれ。ぶこもご。話し合いで解決できるだろう。あ、かしこまりました。 無事でよかった。はぐれた後、どうしてしまったのかと心配していたんだ。大きな怪我もないようで何よりだ。いや、dzięki twojej pomocy. そして、探し出せずすまなかった。
その心を嬉しく思う。本当に無事でよかった。ああ、義士の無事を確認した後村へ送り届けた。その後にでもアバロを探したかったのだが、さすがに一人では捜索も難しかったからな。O, jednak starała się znaleźć się w Aro, to nie pamiętam. Dobrze, że Avaro nie potrzebował twojej pomocy, bo w tym tempie jedyne co byś znalazła to zwłoki. わかりきった問答は省くさ。実際にこうして動いているならばそれは疑いようもない。調査と修理であの遺跡には古代の装置があると分かっていた。それは動かせるというものになるのだろう。だから私が知りたいのは、遺跡を持ち出した者は誰かという点になる。そうなる。万が一のためだ。これほど大きな遺跡の挙動が確認されたのだ。被害を被った者がいないか確認しなければならない。私はキスニルという。現在はインフルース王国に席を置いているものだ。この遺跡の監督責任を。待て。神だと。だよ、トラヘズビゴストラップ。あ、これ遺跡じゃないよ。グアラクーナ城塞だよ。それに私の体なんだ。城塞。すまない。何を言っているのか理解が及ばない。ではアバロが動かしているのではなく、フィアなるこの女性が遺跡の主だと。すまないな。私にはフィアの弦をそのまま飲み込むことができそうにない。ましてや神を許されることではない。難しい。神とは我ら人間を見守り導く天井の存在だ。それは絶対的であり、逆らうことなどありえない。しかしフィアからは納得がいくほどの力を感じない。それは未だ若輩の私にも及ばないほどだ。
アバロが手を貸し、フィアが動かしている。その理解で良いだろうか。では、改めて問わせてもらおう。フィアとアバロの目的を確認したい。遺跡を動かして、一体何をなす？行きたい場所があるの。その場所は聞かせてもらえるだろうか。もちろん、隠すことなんかないもの。私とアバロはね、このグアラクーナ城塞で神教のサンドへ行くの。Może jej się to nie spodobać. Baka na koto! Sono basho wa Fuchsia kyo no seichi de aru! Tachiru koto wa yurusarenai! Sore wa dare ga sadameta no? Fuchsia sama ni kimatte oro! Nani wo wakari kitta koto!私はフィア、エニシを司るうつつかみ。その意志は誰にも止めさせないよ。これは絶対に叶える。私の目的なの。Jeszcze Fii, tak pewnej siebie. カングリ三島各所はもう良いでしょう。このようなざれ事に付き合うことなどありません。今すぐに取り押さえ、遺跡を取り戻すべきです。もう少しだけ待ってくれ。頼む。カグリ三島各所。私にはどうしてもアバロが悪事を働いたようには思えないのだ。アバロはこの城塞を動かし持ち出したわけではない。先ほどからそう言っている。それとも初めからこの機能を知っていて調査団の中に潜り込んだのか。そうか、アバロが遺跡のこの城塞の機能を復活させた功績は大きいだろう。そういった形でならば、私は二人の力になれるのだ。コンプロミス。ciekawe jak wygląda jej kompromis。アバロの探量士としての腕は疑いようもない。こうして城塞が動いている。それが何よりの証拠だ。その腕を存分に震えるよう、私が国に掛け合ってみせる。アバロは自分の店を持ちたいのだろう。za późno. 技師の一人から聞いた。詮索するつもりはなかった。すまない。フィアは記憶がないと言っていたな。城塞の中で眠っていたと思う。うん、そうだよ。私が力になる。いずれ記憶を取り戻せるよう支えると誓う。行きたいと目指していた場所も何か方法がないか一緒に考えよう。To brzmi jak jakiś haczyk。お待ちください。いくらなんでもそれは。停止させて、私に城塞を預けてくれ。悪いようにはしない。そうなる。そしてそうならないために、こうして先んじて話をしていることになる。私にアバルやフィアを助けさせてくれ。お願いだ。Ciekawy sposób wyrażania pomocy. Avaro.
城塞がフィアのものだというのならば、それでもいい。フィアをこちらで保護させてほしい。待遇も保証する。国が管理することになるだろうな。性分だ。そう笑うな。Chyba zasadnicze pytanie. Sore wa dame da ne. Zettai ni ikanakucha ikenai kara.城塞は私の体だよ。だから誰にも自由は奪わせない。アバロ、私にそんなつもりは。そうだな。その通りだ。た、nieważne。私はインフルス王国へ正式に仕えている身分ではない。Nieważne jak teraz dużo by obiecała, i tak nie wiadomo, co by Kiriś potem kazał zrobić z fortem, więc ta umowa i tak nigdy nie miałaby sensu. どうしてもその城塞を受け渡すことはできないと。アバロはフィアが神だということを信じるのか。残念だ。本当に何とか力になりたかった。全体戦闘態勢。おのおのの武器を掲げよう。な、czekaliśmy 18 minut na to。Dobra, przyznajcie się, kto myślał, że ta sprawa da się załatwić w jakikolwiek sposób pokojowy, a kto po prostu czeka aż w końcu. Aż w końcu skrzyżujemy miecze z Kisnir. Chociaż to było chyba w sumie pewne od momentu, kiedy Giriś wysłał nią z żołnierzami. ならば互いに遠慮はなしでいこう。インフルース王国軍留学騎士団所属キスニルカグリ、城塞確保の任のため。Z pewnością spróbujesz. Mhm.
材は絶対に渡さない。Dobra. Tak, zapiszmy na dobry początek. Dobra, co się wydarzyło? Przyszła Kisnir z żołnierzami i chciała na początku to polubownie załatwić sprawę, ponieważ dostała rozkazy z zajęcia twierdzy. Obiecała, że jeżeli oddamy im twierdzę, to ona pozwoli nam odejść w pokoju, ale Fia stwierdziła, że twierdza jest jej ciałem i że nie może jej oddać, a poza tym potrzebują twierdzy, żeby dostać się do Divine Mist Pillar. Więc nie doszliśmy do porozumienia i Kisnir wydała rozkaz ataku i no i cóż, musimy się bronić przez 10 tur. Tak, generalnie jeżeli zajmą to pomieszczenie, to jest już koniec. Dobra, tak, tylko pytanie, czy my się chcemy bronić? Mamy naszą tajną broń. Momencik. Mamy naszą tajną broń, czyli dziecko z autyzmem. Dobra. Na pewno spróbujemy tak wyjść. Właśnie naszym... Albo możemy się bronić przez 10 tur, albo możemy pokonać Kisnir. Kisnir, tak, ma sporo ataku i obrony. Życia nie ma aż tak dużo, ale ma za to bardzo mało resist. Więc jeżeli chcemy ją pokonać, to jest bardzo dobra opcja. Ponadto atakuje ogniem, a Avaro jest dosyć odporny na ogień. Tak, dodatkowo jego zbroja daje mu plus 2 odporności na ogień. Akcesory, łyknij sobie to. Chociaż możemy użyć też Fortress Ring, jeżeli będziemy, jeżeli tak będzie lepiej. Dobra, dobra, zastanówmy się, co możemy zrobić. Możemy przemieścić od razu Avaro, zajmiemy to pomieszczenie, to im trochę utrudni przemieszczanie się. Ty, gościu, masz agility 8, Fia ma agility 15, więc będziesz miał dwa ataki przeciwko niej, jeżeli się poruszymy. Ty nie będziesz mógł nikogo zaatakować, ty też nie, więc na razie się tylko tego gościa musimy obawiać. Dobra, Fia, przemieść się tutaj i zdeployujmy nasze dziecko z autyzmem. Możemy spróbować ściągnąć ogień tego gościa, atakując go na dystans. Nie zadamy zbyt dużo obrażeń, ale nie mamy wtedy kontrataku. Atakując go wręcz, zadamy w sumie nawet lepsze obrażenia, ale wtedy on 3 razy 6 nam zada obrażeń. Karin Yuki ma dosyć dużo zdrowia, więc to go aż tak bardzo nie zaboli. A 11 razy 2 nie zabije tego gościa. Dobra. To może na razie zaatakujmy go tak. Zadajemy mu 10 punktów obrażeń. Później możemy coś innego z nim zrobić. Jeżeli on nas zaatakuje wręcz, to możemy wręcz go pokonać. Dobra, Karin Yuki, do dzieła. Zresztą w następnej turze Fia też będzie w zasięgu, żeby tutaj strzelać prawie do wszystkich. Dobra. To też jest dobra defensywna pozycja, bo jeżeli oni będą chcieli nas zaatakować, to muszą wejść w to, co im zadaje 10 punktów obrażeń. Dobra. Dobra. Jeżeli się będziesz bronił... Dobra, oberwiesz dwa ataki, tak? Tak, gość na pewno zginie, tylko otrzymasz dwa ataki po 6. Dobra, to będzie okej.
A, zapomniałem, że on ma soul shield. Dobra. I teraz tak. Dwie rzeczy. Pierwsze, musimy zająć te flagi, ponieważ one spełnią wsparcie. Po drugie, musimy zająć się tymi rycerzami. Jeżeli Fia jesteś w stanie jego zdjąć... tak, Yoiki Capture nam nie będzie potrzebny. Entire też się raczej nie przyda. First Strike raczej też nie. Dobra, wyekwipujmy na wszelki wypadek. Dobra, czy go zabijesz? 3 razy 3, 9 nie zabijesz. Tutaj jest 3 razy 2. Jakby zwiększyć twoje obrażenia o 1, na przykład za pomocą Cheer, to wtedy... Czyli go zabijesz? Gdybyś zaatakowała 5... Nie, momencik. 3, 4 razy 3, 12. I tak go nie zabijesz. Chyba nie ma potrzeby go zabijać, bo on w następnej turze i tak nie może do nas dojść, więc Karin, jeżeli wyjdziesz tutaj... Dobra, Avaro będzie się bronił, bo nie chcemy wchodzić na ten, a ten żołnierz się zabije w następnej turze o nas, więc Avaro rzeczywiście i tak może użyć Cheer. Dobra, i Fia, strzelaj do tego gościa. Nie, zadajesz 5, więc go zabijesz. Okej, momencik, coś przegapiłem? Siła 1. Czy bym źle przeliczył? Nie pamiętam. Dobra, to sprzątnij gościa. No, ma tarczę. Okej. Dobra, i tak nam nie może zrobić w następnej turze, więc i tak zginie. Dobra. Tak, ty dostaniesz teraz po łbie. No dobra, tutaj jest problem, bo się zespawnił kolejny gość. Dobra. Avaro na pewno idzie w tym kierunku. Tylko pytanie. Czy chcemy może mu zmienić broń? Czy oni mają odporność na physical? Nie mają odporności na physical. Tak. Constitution 8. Ty masz ataku 18, więc zadajesz 20 obrażeń. Nie jesteś w stanie go zabić w jednej turze. To zwiększymy o 2. To też w sumie nie za bardzo będziesz w stanie. Dobra, ale jedną turę on zaatakuje nas, to w następnej turze i tak zajmiemy to pole, dobra. Teraz tak. Możemy Fio strzelać do tego gościa. To wtedy go zdejmie. Tak chyba będzie lepiej, a Karin Yuki zajmie się tym gościem na dole, dobra. Zakładam, że oni spawnują się co dwie tury, a nie co jedną, więc jeżeli... Więc jeżeli nie zajmiemy tego w tej momencie, to chyba nie będzie z tym problemu. Dobra, wykończ go na odległość. Dobra. A ten gość nie może się nigdzie ruszyć. Przynajmniej jak się ruszy, to i tak straci ruch. Dobra.
Koniec tury trzeciej. Dobra, zmiażdż tego gościa. Prawie zabijesz go. Chyba, że trafi ci się kryt. Masz 4% szansy. Dobra, i tak musielibyśmy się poruszyć w następnej turze, to nie będzie z tym problemu. Dobra, zdejmij jego. Dobra. Karin, tutaj. Dobra, skąd moglibyśmy strzelać do gościa? Stąd na pewno moglibyśmy strzelać. Stąd nie moglibyśmy. Raz, dwa, trzy. Nie. Jak się tutaj poruszysz, to potem możemy tego gościa zdjąć na dystans. Dobra. Powinno być ok. Ewentualnie Avaro może jeszcze pomóc. Tak, dobra, poruszył się, ale to mu za bardzo nie pomoże. 33 życia. My mu zadajemy 15. Okej, zobaczmy. Może jakieś flary wejdzie czy coś. Dobra. Czy ty jesteś w stanie go wykończyć? Jesteś w stanie, o ile mu tarcza nie wejdzie. Spróbujmy. Super. Dobra. I teraz tak, ile ty zadajesz obrażeń? Masz agility 19, to na pewno ci wejdą 3 ataki. 21, ale masz jeszcze Blood Dance, czyli trzeba liczyć 24. Na Constitution 11, to możesz zadać 13 razy 3, 39. Może zabić Avaro w następnej turze, ale on ma jeszcze odporność na ogień, więc to trochę zmniejsza obrażenia. W każdym razie na pewno powinniśmy go napompować, żeby był w pełni sił. Dobra. Karin Yuki niech się przemieści tutaj. Jeżeli spróbuje nas zaatakować Kisnir, to może w następnej turze coś pomóc. Na razie nie chcę go przemieszczać ofensywnie na te pola, żeby nie otrzymywał obrażeń. Dobra, tak jak myślałem, Kisnir zadaje nam 7, my jej zadajemy 2, więc nie wiem, czy powinniśmy się bronić może. Może powinniśmy się bronić i zostawić Fii w sprawę ofensywy. Bo tak zadajemy jej 4 punkty obrażeń. Nie, dobra. Na razie się bronimy. W sumie też zastanawiam się, ile ludzi spodziewało się, że będziemy walczyć z Kisnir po tym jak się z nią pożegnaliśmy ostatnio. Dobra, to jej nie zada żadnych obrażeń, to jej zada śladowe obrażenia, więc chyba jednak powinniśmy używać Avaro do ataku. Dobra, czy coś możemy jeszcze pomóc? Ty możesz wyjść tutaj i pomóc. Dobrze by było podpompować Avaro.
Czy coś mamy, co może mu pomóc? Chyba nie za bardzo. Dobra, co oni mogą zrobić? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nic nie mogą zrobić, jeżeli tutaj się przemieszczę. To zróbmy tak. Tak, ona się broni, dlatego ma zwiększoną obronę. Czy mamy coś, co zwiększa inteligencję? Mamy cheer. W ten sposób możemy się podpompować i w końcu zaczniemy zadawać jej obrażenia. Troszkę to zajmie. Mamy 10 tur. Powinno być ok. Łuk też niedługo zacznie zadawać obrażenia. Dobra. Przy okazji może jakieś flary wejdzie. Ona ma jeszcze szansę. Ona ma tak, Kisnir ma dosyć dobry evasion. 31. Dobra. Może Kariniuki coś pomoże w następnej turze. Nie gadaj, tylko walcz! Dobra. Chcemy się dalej bronić. Może jednak zadajmy jej te 6 punktów obrażeń. Potek nam starczy. 7. Nie. 7 razy 3 to jest 21. Jak trafi jej się kryt, to wolę nie ryzykować. Dobra, Kariniuki będzie teraz pod ostrzałem. Dobra, może tak, skoro i tak nie wykorzystujemy cię do ataku, to sobie załóż. Łyknij sobie. Pokibicuj Fii. I Fia zniszcz ją. Zaczynamy zadawać jej obrażenia. Dobra, Kariniuki, też możesz się przyłączyć, nie zadasz żadnych obrażeń, ani w ten sposób, ani w ten sposób. To może spróbuj tego gościa trochę osłabić. To on się zabije o ciebie w następnej turze. Dobra. Łyknij też sobie potkę na manę. Dobra, powinniśmy się zmieścić w 7 turach. Może ty się jednak powinieneś lepiej bronić. Otrzymujesz 8 ataków razy 3. Tak, to może przed tym się broń. A tamtego może, drugiego ubijemy. Naszym celem jest głównie Kisnir. Dobra. Teraz nam zadaje 6 razy 3. To nadal 18. Nie, broń się. Level up. Niestety nic ofensywnego, więc nadal będziesz się bronił. Zastanawia mnie, czy tamten gość nie chce uciec z nami. Dobra, ty musisz teraz też potkę łyknąć. Hmm.
Jeżeli przejdzie tutaj, to go ewentualnie zestrzeli mnie Fio. Ale... Fio ma na nim zasięg, ale na razie dalej męczmy może Kisnir. Tak, jeszcze jeden Cheer. Wejście 2. Ile się nabufowaliśmy? 4. Jeszcze jeden poziom możemy sobie się nabufować. Szkoda, że Flary jej nie wchodzą. Dobra, czy chcemy tu zostać? Chyba chcemy tu jeszcze zostać. Ewentualnie spróbujmy jeszcze jego pacnąć w łeb. On może próbować się przedostać do fortecy, ale raczej nie powinniśmy mieć z tym zbyt dużego problemu. Dobra, Avaro, łyknij potkę. Się broń, chociaż 18. Ne, dobra, broń się. Nie zabijemy wszystkich, ale. Spróbujmy chociaż Kisnir rozwalić. Dobra. Nie zauważyłem, dlaczego jej obrażenia spadło o jeden. Ten gość sam się zabił? Sam się zabił, okej. Okay. Nie wiem czemu. Że próbował nas sflankować, żeby zaatakować Fię. Nie był najlepszy pomysł. Dobra. Tak, Fia. Jesteś w stanie ją wykończyć 4, 6 razy 2. Jeszcze nie. Tak, ci ścirujemy. 8 razy 2, 16. Powinno wejść. No, super. Dobry level up. Super. Dobra, jakiś temek dostaliśmy, nagrodę za pokonanie Kisnir. I to była już nasza ostatnia tura, następnej już by nie było, więc... w sam raz. Nie wiem, co masz na myśli, Casualties. My tam twoich ludzi paru zmasakrowaliśmy, tak? Z jednego to kompletnie nie było co zbierać, jak ten te... Jak te kamienne pięści go dopadły. その覚悟を破るのは人物だ。その妄言を鵜呑みにすると言うのですか。嘘をつく意味が感じられなかったかな。それに、どうせ騙すのならもう少し信じられる内容に寄せるだろう。何より、二人は話し合いに応じた。
国に従わないという意思が固まっているのに、初めから強行手段を取ってもよかったはずだ。しかし、この者たちがこの場で遺跡を動かせると決まったわけではないはずです。認識を改めよう。これはグアラクーナ城塞、遺跡ではないとすれば、おのずとその目的も察せられる。Ta, masz rację. Cóż, rzuciliście się mieczami na fortecę, tak, wasza siła była za mała. このままでは被害が大きくなり、当初の目的すら達成できなくなるだろう。必要な情報は得て、前哨戦と考えれば戦果は十分だ。何を前提として考えなければいけないのか、把握できたのだから。我らが本気で彼らと敵を構えようと行動するのだ。まず城塞の動きを止める必要があると考える。異論はあるか。Ta bardzo długa rozkmina jak na kogoś, kto nie żyje, Kisnir. Właśnie. A, tema o torasę te smaraka.今のところは、だが、奪われるくらいなら、という思考をされてはかなわない。アバロも人のことは言えないな、この正直者め。Po prostu jakby Infurus po prostu dał nam spokój, byłoby wszystko ok, ale nie. Średniowieczni królowie muszą zwykle wdziabać na sobie swoje sprawy. Avaro, Fia. Dekiru naraba, jousai wo ogokasu koto de tasha wo kizutsukeru koto wa shinai to chikatte hoshii. Mochiron da yo. Sonna kanashii koto suru wake nai mono. Anshin shita. Sono youna jitai ni nareba.こちらも強引な手段を取らなければいけなくなる。撤退準備。は、撤退準備進めます。Zabierzcie tego gościa z podłogi. Zdaje się, że jest w trzech kawałkach. Nie, w czterech, sorry.今一度確認させてもらおう。フィアは自らを神と名乗ることを撤回するつもりはないか。うん、ないよ。私はフィア、エニシを司る五つ神、正真正銘の神様だよ。それは何があっても変わらない。やはりフィアからは一切悪意。感じないな。えへへ、だって仲良くしたいと思ってるもん。フィアの気持ちは伝わった。その未来を実現できるよう私も努力しよう。準備完了しました。進行方向はどちらへ。報告を兼ね、まずはリックベルへ。少し調べたいことがある。かしこまりました。
また会おう、アバロン、フィア。息災であることを願う。いきなりでびっくりしたね。Między wszystkim, naprzeciw wszystkim szansom jednak się udało. Daijoubu, yaru koto wa kawaranai yo. Muzukashii kedo tottemo kantan. Ironna hito to ippai en o musunde, jousai ga kiken na mono ja nai tte wakatte morao. Rozsmarowaliśmy o podłogę drużynę rycerzy, ale fort nie jest niebezpieczny. A, chanto shinkyou no sando e iku koto mo wasurecha dame dakara ne. Kore kara mo chikara o awasete yatte iko. Kitai shite ru kara ne, watashi no shito-san. Tylko 100? To było warte co najmniej 200. Dobra, podsumowanie rozmowy do tej pory. Rozsmarowaliśmy rycerzy o podłogę. Kisnir stwierdziła podczas walki, że może samo pokonanie Avaro i Fii nie wystarczy, bo mamy jeszcze gigantyczną, ruszającą się fortecę za nami. Jeżeli spróbujemy nas, jeżeli zostaną przyparci do muru, to mogą użyć fortecy i jeszcze bardziej ich wgnieść w podłogę, więc stwierdzili, że się wycofają. Tam Kisnir coś gadała, tylko obiecujcie, że nikogo nie skrzywdzicie, twierdzą bla 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 bla. Dobra, i się wycofali. I teraz coś jeszcze się dzieje. Więc póki co, pomimo wszystkich, naprzeciw wszystkim szansom, twierdza jest dalej nasza. O! Zabójca. W końcu poznajemy naszego drugiego antagonistę. Faceta w czerni. Kono Kozo to Mariok. 目当てのもので間違いなさそうだ。間違いない。これで遺跡の確認は済んだ。守備よく事は進んだようだな。獲物には逃げられた。ほう。仕留め損ねるとは珍しい。邪魔が入った。髪の色が2色、黒と白が混ざってる半分エルフ。 もう一度。髪の色が2色のハーフエルフに邪魔された。ふん。そうか。なるほど、あれが動き出したとの報告に疑問が浮かんでいたが、ようやく合点がいった。 Ten gość wie coś o Avaro i o fortecy, czego my nie wiemy. これほど心躍る出来事もそうあるまいよ。一つ確認しよう。なぜそのハーフエルフが殺しの邪魔をする？ 獲物と知り合いに見えた。それだけか。遺跡を動かしているのはお前だとも言っていた。だから寸前に依頼品を受け渡された。それを奪い取ってきたという解釈で合っているか。合ってる。ではそのハーフエルフはまだ生きていると見てよいか。優先は 依頼品のダッシュだと判断した。ああ、誤解しないでいい。その判断を責めているわけではない。君はよくやってくれた。殺しの現場を見られ、挙句介入され失敗。
そしてそのまま逃げられてしまうも、こうして依頼は無事こなしている。どこにも攻める要因などないさ。そう、私は君に依頼品の回収を頼んでいたのだからね。To nie rozumiem, jak jeżeli on mówi temu zabójcy, ej, idź, idź do mnie, odzyskaj przedmiot, to to, że wszystkich ma zabić po drodze, to jest tak w domyśle, tak po prostu? Hoshu. Irai-hin wa watashita. Hoshu, hoshii. Aaa, mochiron.依頼をこなして君が勝ち取った正当なる権利だ。君が望んでいた非因術の書だ。受け取りたまえ。Po co zabójcy księga czarów? あ、そういえば、半分エルフが言ってた。依頼品に関係すること。聞こう。あの動き出した大きいの、遺跡じゃなくて城塞って言ってた。なるほど、城塞。そうだろうな。あれの存在意義を考えればそう呼称するのが正しいだろう。じゃあイオ、もう行く。ああ、それでは去る前に追加の依頼を出そう。もちろん引き受けてくれるだろう。もう報酬はもらった。これ以上はやる意味ない。意味がないことはないだろう。君の望みは豊かになることだろう。大切なものと穏やかに過ごすために金品はとても重要だ。そう、相方の名はミケユと言っていたかな。友人は財産であり貴重だ。大事にしたまえ。わかった。依頼受ける。To nie było pytanie, czy chcesz dla mnie pracować? そう、来なくては。依頼の内容は、九段のハーフエルフの排除だ。詳しくは言わなくてもわかるね。目撃者は消す。そう、この家業の鉄則だ。理解してくれていて嬉しいよ。To już wygląda na to, że niedługo znowu skrzyżujemy bronie z tym zabójcą. A, それで構わない。期待している。Znowu będzie ten złowieszczy śmiech, zakład. Mazwa Tomeo Hatasad nie da się w to do kimononi. Czuba co ataje niebana. O. Nie było złowieszczego śmiechu. Dobra, myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę. Nieważne, czy są jeszcze jakieś rozmowy. Tak, są. Dobra. Proszę się zatrzymać. Tak. Dobra, ten zabójca, który ukradł nam trybik, wrócił do swojego pracodawcy, którego poznaliśmy właśnie, w sumie jeszcze nie poznaliśmy jego imienia. I okazuje się, że ten pracodawca jest bardzo zainteresowany fortecą oraz Avaro. Tak, i kazał potem zabójcy wrócić i zabić Avaro. Więc niedługo go spotkamy, pewnie niedługo, z powrotem. No i cóż, coś jeszcze się wydarzyło. A, Grubas nie żyje. Niestety nigdy nie widzieliśmy jego sceny śmierci, ale tak, to jest potwierdzone. Grubas, rip.
Dobra, trudno. Miejmy nadzieję, że inni przyjaciele fortecy lepiej skończą. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. W przyszłym odcinku, cóż, jedziemy z rozdziałem drugim. Dwoje, to się nazywa Two Beastmen, dwoje zwierzoludów. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!